Manko, witam w mojej... W naszym garażu. Pewnie tego się nikt nie spodziewał, ale... szczególnie najbardziej ja, ale czasami... Wiecie jak to jest, godzina trzecia. Leżycie sobie w łóżeczku. Przeglądacie telefon. Jakieś memsy, nie memsy. I dziwne wpisy na Facebooku. I nagle trafia wam się taka... ciekawa oferta i tak się zaczynacie zastanawiać, czy mi się to kalkuluje? Ale przejdźmy do meritum. Jak wygląda motocykl za 850 zł? A więc tak, co tu się prezentuje? Najgłówniejszy mankament to trzeba zrobić głowicę. Bo no, jak się przypatrzycie na głowicę, to powinniście zobaczyć. Głowica jest strzelona ogólnie, ale głowicę to tam wiecie, idzie zrobić. Co dalej? Wiadomo, takie tam mankamenty, o tu coś lata, kieluzy techniczno-technologiczne, tu pokrywa na przykręcona na jedną obejmę. W ogóle może zacznijmy od tego, co to jest. To jest Daylim. VC125 Advanced Custom, jak te choppery z American Chopper, oczywiście sprowadzony z Deutschland. Tu mamy piękne Achtung, Achtung, wnimanie, wnimanie. No, kręci prawie do dychy. 120 na liczniku. Przebieg wcale nie jakiś tam duży, raptem 17 tysięcy. No i co? No, motocykl za 850 zł, przypominam. Tak. Siedzenie, no wiadomo, trochę poprute, rozprute. Kierunkowskazy. No, jednego nie ma, drugi jest złamany. Kierunkowskazy też się zrobi. Tu jakaś taka... przeróbka po... No, nie wiem co to miało być. Zrobione to jest tak, wiecie, wszystko jest na inną śrubkę, na inną nakrętkę. Taki jakiś tam... ciężko powiedzieć, wypadek przy pracy. Zbiornik. Wytarty, jak to zauważył. Wytarty od jajec. Śmieszna sprawa. Ułamana klamka od hamulca. Próbowaliśmy ręcznie go napompować. To nie łapie, nie wiem, może nie ma płynu. Fajka. Fajka też jest bajka, bo to jest... Kurwa, dlaczego to jest takie czarne wszystko? Ciekawe, czy za ten tekst nie spadnę z rowerka. Chodzi mi tutaj, że to jest ułamane. Tak próbuję, o. Trochę widać, trochę nie widać. Dętka to chyba nie istnieje. Znaczy inaczej, dętka swoje przeistniała, bo cały czas słychać jak powietrze z niej schodzi. No, ale tak to... A nie, wróć, czekaj, dalej. Wydech. Elegancko naprawiony. Jakiś gwoździk wsadzony w dziurę i opaska, nie? Brzęczyk tak zwany, dołożony. Ubrudził to on się w czasie transportu. I wiecie, takie tutaj o szmery, bajery. Nie wiem o co chodzi z takimi wydechami. Tuby są uważane za coś fajnego. Nie, to brzydko wygląda, trzeba to wygnać też. Ogólnie 850 zł, nie? A, dupy nie urywa. B, było panią. Ale teraz pokażę wam coś najlepszego. Kurwa, deseczka. Deseczka driver. Także... no widzicie jak wygląda motocykl za 850 zł. Jest bardzo ciekawie. Deseczka driver.
Także zaczynamy projekt Deseczka Motorsports. Muszę wyciągnąć silnik, aby zrzucić głowicę, bo nie ma kompresji. Kupiłem go z uszkodzonym silnikiem, także spokojnie zostałem zrobiony w bambuko. Wiedziałem o tym, że coś tu jest nie tak. Zrzucimy wydech, zrzucimy gaźnik, wyciągniemy silnik w tym odcinku, mam nadzieję. Zakupiłem przejściówkę do aktywnego ładowania kamery, także muszę jeszcze ogarnąć sobie zasilacz i to wszystko zobaczyć, czy działa. Trochę się obawiam, bo strach spieprzyć sobie aparat, no bo nie powiem, chwilę mi zajęło w ogóle jego zanabycie. No bo to nie są tanie rzeczy, proszę pana. Zakupiłem już pierwsze rzeczy do Dejlamy. Kierunkowskazy, które były połamane z tyłu. Zobaczę, jeżeli mi się spodobają, to wymienię także te z przodu. Co dalej? Co ja jeszcze kupiłem? Filtr powietrza. No, nakupywałem takich różnych drobiazgów, pierdzielników. Dalej. Fotel jest, no muszę go oprzeć na nowo. Niestety problem jest taki, bo szukałem nowego oprzycia już gotowego, nie ma. Dlatego będę musiał to wziąć do domu, rozebrać. I po rozbiórce po prostu samemu to uszyć z wykonanych szablonów. Ale to w następnych odcinkach. Postaram się wam pokazać w ogóle, jak takie coś oprzyć, bo wydaje mi się, że to nie jest jakiś straszny problem. Tutaj jakieś elementy porozbierane. Dobra, schowamy. Zrobimy sobie miejsce. No i co? Narzędzia i jazda, nie? Kurwa, to nie będzie wcale takie łatwe, jak myślałem. Okej. We'll be right back.
kurwa, uwielbiam zapieczone śruby. To jest tyle kurwa radości. Kurwo, szmato. Zaleję. Nie mam takich kurwa narzędzi, więc idzie żabka w ruch. No, możecie polecić producenta narzędzi w komentarzach, bo muszę sobie jakiś komplet kupić. Byleby tanio. Na chuj ja to odkręciłem, jak tu jest kurwa śruba. O Jezu, kurwa ty ślepy jebany debilu. Wiesz, wstępuje do rozebrania kurwa całego pojazdu. Po czym ogarnia, że to nie to. To jest kurwa to. Wsadzone było raz na amen. Bob.
Tony Parker. Tak, poza tym, że prawdopodobnie no, trzeba będzie je wyczyścić z nagaru, z tego całego syfu, ta głowica nie wygląda sama w sobie źle. Nie ma tu jakiegoś takiego widocznego śladu, żeby dłog przywitał się z zaworami, zrobił proces All Good Morning. W ogóle 95 rok, 12, czyli grudzień. Pierwsza połowa grudnia. VF7. Głowica sama w sobie nie wygląda źle. Gorzej wałki wyglądają. Nie mogę zlokalizować tej jednej tulejki. Nie wiem, gdzie ona się podziała. Ale tak jak patrzę po zaworach, jest ok. To samo tyczy się silnika. Silnik dla własnej wygody. Zamocowałem na stelażu, który możecie kojarzyć. Albo możecie go nie kojarzyć. Ale to inna sprawa. Dobra. Ale nie wiem, jak patrzę tak po cylindrze, to nie widać, żeby był gdzieś uszkodzony czy coś. Aczkolwiek zastanawiało nas, dlaczego nie ma kompresji. I teraz tak zacząłem się zastanawiać, czy może być to spowodowane tym, że nie było to skręcone i przez to, że nie było skręcone, to uciekało tu gdzieś z boku. Zaraz to spróbuję jakoś tam tak prowizorycznie przyłapać. Powinna być kompresja. Jeżeli jest kompresja, to zamawiam wałek i co dalej? I rozrząd, tak? Bo okazało się, że tutaj brakuje rozrządu. Kawałek mi brakuje do poskręcania. Zaraz muszę przejrzeć jeszcze te części, które mam, które zostały mi sprezentowane w takim eleganckim wiaderku. Mamy dykielek, mamy pokrywę, mamy górę, to jest elegancko wyklepane. O, widzicie? Pięknie wyklepane wałeczki. Że to robi out. Dzień dobry. Jest elegancko. Ale to raczej nie są drogie rzeczy. Przynajmniej taką mam nadzieję. Okej. Your gay. Okay.
zrobię to prowizorycznie założyć, żeby złapać. Kurwa, do góry nogami to zakładam. Ale łeb. Ale łeb. Wielki łeb, panie Piotrze, wielki łeb. Szkoda tylko, kurwa, że pusty jak sklep. O. Pies. Pies by zarabiło. Tak ustawmy. Widzicie? Się lekko puknie, to wszystko wejdzie. Dobra. Tak, urbana dnia, metka, jakaś zębatka, śrubki, śrubeczki. Czy to będzie to? Tak, to prawdopodobnie będzie to. Łapiemy to, zakręcę i będę wiedział, czy mam kompresję. Dobry by było gówno do sprawdzania kompresji. Ale nie mam. No to trudno. Dobra, na moment, kiedy ja to będę skręcał, to bateria.